Oglądaj serial Straż Ekipa w Disney Junior. A teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Był piękny dzień, kiedy Straż Ekipie przypomniała się legenda o Wielkośladzie, motogigancie żyjącym w głębi lasu. Straszniej zrobiło się wtedy, gdy przyjaciele ekipy zaczęli znikać. Trzeba ich odnaleźć, ale co jeśli Wielkoślad istnieje naprawdę? Tyle was szukaliśmy. Co wy robicie na tym moście? Sabinka wystraszyła opowieść o Wielkośladzie, a potem się zgubiłyśmy. Ale się znalazłyście. Dawajcie, pojedziemy razem. Strasznie zniszczony ten most. Złamie się. To nie ruszaj się, Siorka. Jak my je ściągniemy z tego mostu? Użyjemy do tego jędr kotwiczki. O nie, za krótka jest ta linka. Co to było? Jakie zwierzę zawyło sobie w swojej jaskini? Ale w jaskini Wielkoślada? A jednak wystraszyłeś się tej opowieści. Nie. Jestem już małym autkiem. Jestem ekipowiec. Spoko, masz prawo się bać. Ja się w ogóle nie boję i zaraz udowodnię, że się w ogóle nie boję. Trzymajcie się! Podjadę i uratuję was za pomocą kotwiczki jędrka. Ale Struziu! Struziu! Wjedzie do was na górę przez jaskinię. Mam wjechać przez jaskinię? Struzio, akceptujesz plan? On się chyba boi Wielkoślada, ale się nie przyzna. O! Wiesz co, Struzio? Jeśli boisz się wjechać do jaskini, to ja to rozumiem. Rozumiesz? Też się bałem, gdy wybuchł pożar na placu zabaw. No, a ja się bałam, jak utknęłam w domku na drzewie. A mnie wprost przerażają wiewiórki. Nie widzieliście, jakie one mają zęby? Cóż, może i troszkę się boję tego Wielkoślada, ale myślałem, że to wstyd. A niby dlaczego? Choćby dlatego, że to dziecinne bać się jakiegoś Wielkoślada, a straszny ekipowiec powinien być odważniejszy. Każdy czasami się boi, Struziu. Nawet straszny ekipa. Serio? Nawet my. Będziemy ci cały czas doradzać przez radio. Mam już przygotowaną mapę tej jaskini. No w takim razie, jazda! Widzisz serpentynę prowadzącą do jaskini? Widzę! No dobra, za chwilę zobaczysz wjazd. Teraz tylko przejedź przez jaskinię i gotowe. Okej. Słyszeliście to wycie? Może w tej jaskini mieszka Wielkoślad? Przecież Wielkoślad nie istnieje! Łatwo ci mówić. Nie musisz teraz wjeżdżać do ciemnej jaskini z czymś wyjącym w środku. Wiesz co, Struziu? Kiedy muszę przejechać obok wiewiórki, powtarzam sobie: dawaj, jedziesz! I wtedy jadę. Dawaj, jedziesz! Dawaj, jedziesz! Dobra, wjechałem do jaskini. Co to? O nie! Struzio, odbiór! Wielkoślad na pewno nie istnieje, prawda? Odora! Zgadnijcie, kto tak strasznie wył! Sowa! Struzio! Dotarłeś! No wiem, też nie mogę uwierzyć. Gotowy naskok nad wąwozem? A co jeśli spadniemy? Masz prawo się bać, Sabinko. To normalne. Każdy z nas czasami się boi. Nawet starsi bracia? Nawet oni. Ja nie. No dobra, trochę się boję kosmitów. Teraz cała nasza trójka weźmie głęboki wdech, po czym doskoczymy do reszty. Okej. A więc wszyscy bierzemy głęboki wdech. Jak? Pełen sukces! Dzięki radom ekipy Struziowi udało się uratować przyjaciół. To normalne, że każdy czasem się boi, ale trzeba zaufać sobie, aby pokonać strach. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.